Dzień dobry, witam na jubileuszu naszej piątki. Zostałem poproszony o kilka zdań, w związku z tym chciałem powiedzieć, że ja jestem absolwentem szkoły podstawowej nr 5 z 1990 roku, ale do piątki chodziłem 10 lat, dlatego że 2 lata również do zerówki. Pamiętam ówczesnego dyrektora, pana Czarnewicza, który, no tak zapamiętałem go, bo sprawił mi takie małe manto, jak zbiliśmy szybę grając w piłkę w jednej z klas. Moją wychowawczynią była pani Daniela Nowakowska, która, i tu jako małe dzieci zapamiętaliśmy, zginęła w pożarze w Modlinie, w pożarze harcerek, a my zapamiętaliśmy naszą panią jako wspaniałego, ciepłego, dobrego człowieka. Szkoła w ogóle była bardzo duża, jeśli chodzi o ilość uczniów, bo w moim roczniku klasy były aż do I i w każdej przeszło 30 uczniów, w związku z tym uczyło się nas pewnie około 2000. To wymuszało taką specjalną organizację. Szkoła funkcjonowała aż na 3 zmiany. Zaczynaliśmy o 7:10, a w 4 klasie, zapamiętaliśmy to doskonale, przypadła nam 3 zmiana. Lekcje w poniedziałek kończyły się o 20:10. O 20:10 był ostatni dzwonek w szkole. I my wtedy, pamiętam, prosiliśmy panią Kowalkowską, która uczyła nas języka polskiego, żeby zgodziła się 2 ostatnie lekcje poprowadzić bez przerwy, po to byśmy mogli zdążyć na seriale, które wtedy wyświetlane były zaraz po wiadomościach, takie jak 4 pancerni pies czy Stawka większa niż życie. Moją wychowawczynią w starszych klasach była pani Irena Matuszewska, która uczyła mnie matematyki, której bardzo dużo zawdzięczam. Jestem absolwentem właśnie studiów matematycznych. Na pewno pani Irena miała w tym duży udział. Pani Irena była osobą bardzo pracowitą, wymagającą. Potrafiła usiąść o godzinie 6 w szatni czy przed szatnią i czekać na nas wchodzących do szkoły po to, żeby zabrać zeszyty i żeby sprawdzać zadane prace domowe. Także jak szliśmy na lekcje, to już w dzienniku te 2 po prostu stały i nie marnowała czasu na to, żeby sprawdzać prace domowe na lekcji. Wspaniale wspominam swoich nauczycieli, panią Maszewską, która później była dyrektorem, panią Żagiel, panią Grodecką, pana Gajczyka, pana Drzewieckiego, który przyszedł do szkoły jako młody człowiek zaraz po studiach i uczył nas w WF-u. Doskonale wspominam pana Burbę, który był później dyrektorem i z którym ja też miałem okazję współpracować, dlatego że pracuję w organie prowadzącym szkołę. Życzę wszystkim fajnego jubileuszu. Pozdrawiam wszystkich moich byłych nauczycieli. Wszystkiego dobrego, droga piątko.